Manga Łowcy Smoków opowiada o dzielnej załodze powietrznego statku, który poluje na smoki. Polowania odbywają się, aby ochronić ludzkie miasta, ale też ze względu na profity. Smoki dostarczają mięsa, tranu, kości i innych części wykorzystywanych przez ludzi. W dawnych czasach załogi łowców smoków były złożone z przestępców i z wyrzutków. Z tego też powodu załogi nadal nie cieszą się zaufaniem mieszkańców miast. Mieszkańcy nie lubią też gościć załóg w miastach, bo boją się, że przez to zostaną potem zaatakowane przez smoka. Jednym z głównych bohaterów jest Mika, doświadczony łowca i smakosz smoczego mięsa oraz jego nowa podopieczna, nowicjuszka, Takita. Łowcy smoków to manga fantasy, a ja bardzo lubię ten gatunek. Jednak od początku nie do końca byłam zachwycona tematyką, bo lubię smoki i jakoś polowania na nie i zjadanie ich nie do końca mi odpowiada. Smoki w tej mandze nie zawsze wyglądają jak powinny. Wiele z nich wygląda bardziej jak latające ślimaki. Są też oczywiście piękne, klasyczne smoki, jak chociażby ten na okładce pierwszego tomu. Drażni mnie też nieco główny bohater, Mika. Jest dość sztampowy, nie słucha rozkazów i zawsze wszystko mu się udaje. Manga została wydana w powiększonym formacie, w obwolucie twardej lub miękkiej. Tym razem zdecydowałam się na miękką oprawę. Kreska jest ładna, okładka bardzo mi się podoba, ale jak pod względem graficznym manga jest świetna, to nie będę raczej kupować tej serii, bo nie umiem się przemóc i bardzo nie pasuje mi to zjadanie smoków. Jak dla mnie jest też trochę nudna. Może się mylę i potem coś się zmieni. Jeśli tak, to proszę napiszcie mi, że się mylę i że potem jest super. Taka manga jak Beastars też na początku jest nudnawa, a potem świetnie się rozwija. Czy polecam? To zależy. Jeżeli podobało Wam się anime, to i mangę polubicie, bo początek jest bardzo podobny. Ja niestety nie mogę się przemóc, nie mogę patrzeć na zjadane przez załogę smoki, jakoś mi to nie pasuje, bo jestem wychowana na klasycznym fantasy i zjadanie smoka jest dla mnie jak zjadanie wróżki. W książkach smoki to zazwyczaj istoty bardzo mądre, umiejące zazwyczaj porozumiewać się, czarować, pełne magii, dostojne, a tu są traktowane jak zwykłe zwierzęta. Dlatego ja po pierwszym tomie odpuszczam.